Cześć, cześć! Cześć! Witamy Was w kolejnym projekcie Denko z chemii domowej, dlatego mam tutaj ze sobą Adama, żeby mi trochę podpowiedział, pomógł, jeżeli chodzi o rzeczy, których on używał. No i powiemy Wam dzisiaj, co nam się sprawdziło, a co lepiej omijać. Także co, zaczynamy, bo mamy tutaj gigantyczną siatę, jest bardzo dużo produktów. I pierwsza rzecz dzisiaj używana, Sidolx, płyn do mycia szyb, edycja z 97% składników naturalnych, krokus górski, tak on wygląda. No i co, może ty powiesz, bo ty dzisiaj myłeś szybę, więc może powiesz. Umył szybę, nie powiem. Wszystko to, co miał robić, zrobił. Dla mnie spoko. Czyli dobrze oceniasz? No, oceniam dobrze. Ja też oceniam dobrze, bo mamy w domu jeszcze jeden, ten był akurat u mnie w sklepie, Adam dzisiaj mył szybę. Ale uważam, że płyn, który kupiłam Ci, jak ten się skończył, jest lepszy i to jest z Rossmana płyn Ecofreunde. Mam nadzieję, że dobrze to wymawiam. Tamten jest w formie pianki, a ten jest w formie wodnistej. No i on w sumie on dobrze zbiera, znaczy w sensie, no, całkiem dobrze myje, ale ja wolę tamten, bo mi się wydaje, że jednak tamten dużo ładniej poleruje się po nim. Łatwiej jest wypolerować, nie zostawia smug. No ja uważam odwrotnie, ale... Tak? Ten Ci się bardziej sprawdził? Ale ozon lepiej się ręcznikiem. Bo Ty wolisz wodniste, ale to ja... To się ręcznikiem ładnie poleruje. No to widzicie, zależy od preferencji. Ja wolę tamten. Ten też jest ok i jest bardzo tani, bo tam jakieś 6 zł może płaciliśmy za niego. Nasz najlepszy płyn do mycia ubrań, który kupujemy zawsze, jasnych i kolorowych, o zapachu lawendy tutaj był, ale ja nie widzę różnicy między tym a tym niebieskim podstawowym. To jest płyn ultra dostępny w Biedronkach. Właśnie nie wiem, czy dostępny. No właśnie nie wiemy, czy dostępny, bo nie możemy go kupić, ale jest na Allegro i musimy go na Allegro kupić, musimy zrobić zapas. Używaliśmy tego płynu od kilku lat już. Adam nie wiedział, że go używamy i kupił ostatnio Persil? Perfol? No, jedno. Ale ten płyn jest też produkowany przez, kiedyś to sprawdzę, przez Persan Polska, to też coś produkuje z tych droższych, nie? Ta sama... Persan, no przeczytałam Persan. W każdym razie płyn jest świetny i nie kosztował dużo w Biedronkach, ostatnio nie ma go w żadnej Biedronce. A za tą cenę to uważam, że nie ma co kupować Perwolu czy Persilu do prania. Persil chyba, właśnie, który kosztuje 50 zł. Ten kosztuje 20 kilka. Więc polecam Wam Biedronce. On naprawdę się niczym nie różni. Pachnie tak sobie lawendowo. A kosztuje 20 kilka złotych. Więc jeżeli macie go w Biedronkach, kupujcie. Jak nie, to można na Allegro zamówić. Jeżeli szukacie tańszego odpowiednika, pokażę Wam tutaj naprawdę. Porównajcie sobie składy tutaj. Moim zdaniem nie ma co przepłacać. I tu widzę też kolejne rzeczy do prania. Do tej pory byłam fanką Kokolino, bo głównie ja u nas robię pranie. I miałam takie Kokolino tutaj zwykłe, niby na 72 prania o zapachu Silk Lily, taki różowy. I tutaj zużyliśmy też Kokolino perfumowane, które jest niby skoncentrowane. Nie, to sorry, to nie jest to skoncentrowane, to jest po prostu mniejsze Passion Flower i Bergamotka. One w jakiejś promocji były. Zawsze kupujemy je w promocji. Ale one były, że dwa takie opakowania w promocji. A Ty mi kupiłeś właśnie dużo tych, nie? No. I generalnie ten granatowy Passion Fruit i Bergamotka jest naprawdę bardzo ładny, bo jest jeszcze drugi granatowy, który pachnie słabo, takim mydłem, ale zobacz sobie, jak Ci odpowiadają te zapachy. Ja uważam, że Kokolino ma bardzo ładne zapachy, chociaż przerzuciłam się na Sealant teraz i muszę powiedzieć, że jestem pozytywnie zaskoczona. Ale to jest jedna taka konkretna seria, którą pokażę Wam w kolejnym denku. No ja osobiście uważam, że potem to ubrania, ja ich nie czuję na ubraniach tego. A ja czuję, ale nie no, na takiej koszulce powinieneś czuć, najbardziej czuć na swetrach. I dosyć ty szybko też wymieniasz te ubrania, w sensie ja mam bardzo dużo ubrań, to niektóre leżą długo w szafie, a ty jak szybko używasz to ubranie, to nie wiem, jak możesz nie czuć. Nawet tego nie czuć. A powiedz, jak teraz pranie jest wywieszone na poddaszu, to przecież w całym domu wczoraj pachniało praniem. Tak, po praniu no to pachnie, natomiast no, jak wyciągnę swetr czy bluzę z tego, to nie czuję, żeby to było tym. No, ja swoje ubrania czuję, aczkolwiek uważam, że ten Sealant, ale z wersji perfumale jest lepszy niż te Kokolino, no ale one też dają radę. Ale wiesz, węgiel wyostrzony, bo nie palę, więc... No, ale nie wiem, jak Ty możesz czuć, a nie czuć, a ja czuję, to nie wiem, czy masz taki wyostrzony, może nie zwracasz uwagi. Może u Ciebie efekt placebo. No to jest sól dotywany. Na pewno. No, co można o niej powiedzieć? No,
Robi wszystko to, co robić powinna, natomiast można kupić sól do zmiękczania wody w takich kapsułkach, działa tak samo, a tam wychodzi 50 zł chyba za worek taki 5-kilogramowy, więc... Zbędny produkt? Kupowanie w takich, no zbędny produkt. Pokaż co to jest, a co ta sól ma robić? Ona zmiękcza wodę dlatego. Zmiękcza wodę i co ma to dać? To powoduje, że... Nie, nabłyszczacz to jest nabłyszczacz, natomiast... Miękcza woda powoduje, że powinny się szklanki lepiej domywać z takiego sadów typu herbata, kawa. No to nie działa. Nie działa ewidentnie. Mamy bardzo twardą wodę. Mamy bardzo twardą wodę, no i nie radzi sobie z tym. Ostatnio dużo szklanek Ci pokazywałam, że ma ostatnie. Trzeba je przetrzeć najpierw gąbką delikatnie, żeby wytrzeć. No to wiesz, to ja... Znaczy można, ale najlepiej jakby się myły po prostu w zmywarce, nie? W poprzednim mieszkaniu nigdy nie mieliśmy takich problemów. Wiadomo, że to jest kwestia wody, ale w takim razie szkoda kasy na to, skoro nie da znaczy, rady. To jest zmiękczenie wody to nie tylko kwestia domycia tych szklanek czy naczyń, natomiast jeszcze dbanie o zmywarkę, bo tak miękcza woda lepiej się zachowuje zmywarka. Dłużej wytrzymuje. A, no to tego nie wiedziałam, ale dużo jest takich reelsów na Instagramie, żeby używać naturalnych rzeczy, czyli na przykład octu i jakichś tam różnych mieszanek, więc może tego spróbujemy. Może... Znaczy to jest zwykła sól, tak? Bo to, to jest zwykła sól. Jakbyś sobie kupiła układ zwiększania wody, to tam byś sypała sól w takich kapsułkach właśnie, co mówię, o 5-kilowych workach. I ona ma taki sam skład jak ta, tylko że ta po prostu kosztuje 20 zł za takie opakowanie, a tam masz za 25 zł 5 kilo. Czy tam 10 nawet. Okej, okay, no dobra. W każdym razie musimy spróbować czegoś innego. Do bardzo twardej wody nie daje rady. Tak możemy to podsumować? Możemy. Tak, okej. Okay, po prostu dobra. Do czasu trzeba do zmywarki dla ciosu. No myślę, że ocet, szkoda kupować to. Ja wiem, że to nie jest pewnie duży wydatek, ale po prostu naprawdę... Znaczy to jest potrzebne w zmywarce, to nie jest okay, szkoda dobra, kupować. Okej, dobra, dobra, bo zmywarka dłużej działa. Dobra, ale to Ty zajmujesz się u nas w sumie takimi rzeczami, Ty się tam kuchnią zajmujesz, więc sobie rób tam co chcesz. Mamy właśnie Kraft i on też akurat w sklepie był, to Ty go nie używałeś. Ale wiecie co, ja nie widzę jakiejś dużej różnicy, po prostu tutaj w domu nic nie, praktycznie nie zmywamy w rękach, a w sklepie musiałam coś mieć swoim, więc kupiłam Kraft'a. Jest. Ty widzisz różnicę? Na przykład między, my mamy tam teraz co? Też Kraft'a chyba, nie? Nie Kraft'a, malinowy jakiś. Też 5 minut, też jakiś, z Lidla. No też jakiś taki nie markowy. Natomiast jakiś. Jest różnica między Fery a takim niemarkowym, bo no przynajmniej tymi dwoma, które mamy teraz i ten co tutaj jest. Na Fery jak sobie weźmiesz na gąbkę, to ona się pieni i pieni. A to po dwóch, trzech... Ten Kraft? No. Nie, coś ty, czemu tak mówisz? Ja przynajmniej taką widzę różnicę. A ty miałeś tutaj tego Krafta? U was w sklepie parę razy coś miałem. A okej, okay. Czyli ty oceniasz słabo tego Krafta? Ja oceniam słabo. U nas jest tak, że generalnie Adam się zajmuje gotowaniem i kuchnią, ja sprzątaniem, myciem i tak dalej, praniem, więc jak Adam mówi, że słaby, to słaby. Nie wiem, dla mnie był okej, okay, ale ja w domu nie zmywam w ogóle. Ładnie pachniał. No i podobno też, jak go kupiłam, to Iza powiedziała, że w ogóle wow, Kraft, że dobra firma, a ty mówi, że jednak... To co się opłaca kupić do mycia naczyń? Znaczy ja do mycia naczyń to Fery albo Ludwik. To dwie firmy, które dziś... Okej. Okay. No dobra. Dalej mamy moje ukochane Ajaxy. Uwielbiam. Są dla mnie najlepsze uniwersalne płyny, głównie do podłogi, ale wszystko. I meble nimi myję i właściwie wszystko, co mi tam przyjdzie do głowy. Uwielbiam tą serię, tu mam akurat jakiś zapach kokos i chyba frangipani, ale generalnie seria Floral Fiesta jest z naturalnymi olejkami i one cudownie pachną. I jest ich dużo, jak można, weź zobacz, właśnie zawsze jak posprzątam, to w całym domu pachnie. Jak można w Biedronce czy tam w Lidlu kupić, to zawsze kupuję taki zapach, jaki akurat jest, ale na Allegro jest ich znacznie więcej i też zawsze jak jest po prostu w rodzice, nie robię zapas. A tu miałam też jakiś taki Strong and Safe, taki po prostu użyję, jak macie dzieci i zwierzęta, ale powiem Wam szczerze, że nawet nie sprawdziłam tutaj, czy on się czymś różni. Dla mnie umył tak samo, ma delikatniejszy zapach. Więc polecam Wam te Ajaxy do różnych porządków w domu, bo jeżeli lubicie ładne zapachy, to będzie Wam bardzo przyjemnie sprzątać po prostu. Dobra, nasz ukochany płyn, który kupujemy od lat z Lidla, to jest płyn też taki naturalny,
Mamy akurat wersję bazylia i mandarynka. Nie do mycia kuchni. Znaczy on z takim dużym tłuszczem, jak ktoś na przykład ma, bo my mamy kuchenkę indukcyjną, więc tego tłuszczu tyle w kuchni nie odkłada się, co na przykład przy gazowej. I jak mieliśmy wcześniej gazową, to on sobie z takimi mocnymi tłuszczami gdzieś osadzonymi nie radzi. Natomiast do takiego umycia bieżącego kuchni, czy płyty, czy jakichś elementów kuchni, jak najbardziej na Tak, bo on nie jest produktem na kamień i tak dalej, tu nic producent o tym nie mówi. On jest raczej po to, że jak na przykład my mamy drewniany blat, ja nie chcę tego blatu myć mleczkiem do kamienia, które mam tu do czyszczenia kuchni. To jest jakby produkt... Na blacie nie masz kamienia, to po co byś potem miał mieć? Chodzi mi o to, że to nie jest produkt właśnie do tego, żeby myć tłuszcz, żeby usunąć tłuszcz, usunąć kamień, tylko to jest taki produkt, żeby stół przetrzeć, żeby przetrzeć właśnie blaty w kuchni, o coś takiego, nie? Jak mamy też białe szafki i one się bardzo brudzą, to też jest do tego właśnie. Czyli no nie do końca, wiadomo, nie usuwa tłuszczów, bo nie jest do tego przeznaczone, ale ogólnie świetny, taki uniwersalny, ładnie pachnie. No i ogólnie kupujemy opakowanie za opakowanie. Nie wyobrażam sobie, tak jak moja mama nie ma takiego produktu w kuchni, ja pojadę do niej i nie wiem po prostu, zawsze jak chcę duszyć blat, zawsze nie wiem czym, bo są same rzeczy w kuchni, wiecie, do kamienia, do tłuszczu, a czym blat wytrzeć? Nie wiem, możecie mi powiedzieć, jak żyją ludzie i funkcjonują, którzy no, nie mają takiego płynu uniwersalnego w kuchni. To jest proszek, który ty kupiłeś, nie na Lego. No i ty nie wiesz pewnie, bo ty nie pchałeś nim ani razu, ale bardzo dobry proszek, który kupiliśmy kiedyś dlatego, że po prostu proszki wtedy, jak chcieliśmy kupić ten biały, w Lidlu i Biedronce były strasznie drogie, a nie pamiętasz pewnie ile za niego dałeś, nie? Mogę sprawdzić na aukcji. Dobra, teraz już nie sprawdzaj. Ale pamiętam, że on był wtedy tańszy, niby na 28 prań, bardzo dobry, tu jest niby też jakiś naturalny ten proszek i on świetnie sobie radził. Pranie było takie wręcz jak wykrochmalone, naprawdę spoko, także na Allegro, coś takiego. Zarąbisty odświeżacz, Fresh Air White Tiger. I ja Wam pokażę tutaj to opakowanie i tu na dole jest strona internetowa, więc jakbyście chciały kupić, to może tutaj można sprawdzić. W linku podpiszę. I tutaj jest tak, limonka, wanilia, kawa, dużo generalnie też ma herbata, bawełna, paczula, dużo jest tych składników i to jest taki zapach trochę jak męski. Jest męski? Czy nie? Trochę jest, nie? No taki trochę do samochodu. On jest mega elegancki. On jest taki jak w niektórych sklepach w galerii i jest mocny. Jest bardzo mocny. My go miałyśmy w sklepie. Po prostu dwa psiki to jest max. I jest piękny, bardzo unosi się, wiecie, klientki, jak powiedział, to mówiły zawsze, że wow, jaki ładny zapach. Ja go kupiłam po prostu stacjonalnie na Wólce Kosowskiej i tam, jeżeli macie swój sklep, to dużo rzeczy możecie fajnych kupić. Jakieś pierdoły, jakieś takie etykietki czy cenówki, wszystko. No i to właśnie na przykład tam kupiłam do sklepu. Jak nie macie sklepu, to też możecie. No teoretycznie tak, ale mi się wydaje, że jeżeli macie, chcecie w domu to zastosować, to może być po prostu za mocne. Tutaj miałam do domu z kolei taki odświeżacz Dorota Aroma Home, świeże powietrze, patyczki zapachowe i były super. Nie wiem, czy ty zwróciłeś uwagę, ty nie zwracasz w ogóle uwagi na to, nie? Ale stało przy wejściu do domu i po prostu bardzo, bardzo długo i bardzo ładnie pachniało, więc są to może troszkę droższe rzeczy dostępne w Rossmanie. Ale jak sobie to kupicie, no to będzie naprawdę pachniało, a nie, że sobie tam, wiecie, będzie pachniało jak powąchacie o tego. Nie, pachnie po prostu w wejściu bardzo intensywnie, bardzo ładny był ten zapach, on już praktycznie nie pachnie, ale mi się podobało właśnie, bo to jest niby świeże powietrze, to są takie perfumeryjne zapachy. Jak jest na promocji, to polujcie, jeżeli lubicie takie rzeczy. Perwol używamy od lat. Bardzo lubimy, znaczy jeżeli chodzi o płyny do pukania, ja przez lat używałam tylko Perwola w różnych wersjach, później odkryłam, że jest też ta Ultra i do kolorów kupuję Ultra, ale do białych zazwyczaj Perwol. Lubię najbardziej, jeżeli macie jakieś białe bluzeczki, jakieś bawełniane, jedwabne, to generalnie najlepiej uprać Perwolem i to jest jedyny płyn, po którym nie daję płynu do pukania, bo zobacz, jak on ładnie pachnie. I to on, to bardzo zostaje ten zapach na ubraniach. To jest takie dwa w jednym. Polecam Wam mój ulubiony do białych. Bright. Lubiłeś ten Bright? Ja tak a propos tych zapachów, to mi jest wszystko jedno. Ja nie lubię tego Bright. Znaczy to jest w ogóle jakiś Moon Garden.
I to jest zapach, który jest zapachem jakichś takich siarczystych, strasznie mocnych perfum, gdzie można się po prostu udusić, jak chcecie o sobie, wiecie, tak odświeżyć. O, to jest zapach. No to powietrze wypowiedź. Nie, chcę trochę jeszcze czuć. O, widzisz, jak się skrzywiłeś? Jest po prostu jak taki zapach dla starszego pana. Takie, wiecie, typu brutal i tak dalej. Ja nie wiem w ogóle, jak tym można odświeżyć łazienkę. No, obrzydliwe. Gdzieś tam zużyliśmy, chyba ze 3 lata to u nas leżało, nie? Nikt tego nie chciał używać. Straszne, straszny zapach, naprawdę. O, tutaj mam z kolei trawa cytrynowa, taki olejek malutki. I powiem wam, że no naprawdę fajne są te olejki aromatyczne. Teraz mamy taką dużą lawendę, taki duży olejek, nie? Kupiliśmy. Ty kupiłeś na Allegro. Jeżeli macie kominek albo niekoniecznie kominek, bo powiem wam, że w kominku to ja nie lubię, ale mam taki dyfuzor, który dostałam od temu i w tym dyfuzorze na przykład super. Ale co możecie jeszcze zrobić, to po prostu troszkę tego olejku, kilka kropel dać na te przy podłodze, jak to się nazywa? Listwę. Na listwę przypodłogowe. Ja tak na przykład zrobiłam w przedpokoju i bardzo długo to pachniało, nie? No tak, mam kocika po rogach to. Tak, to prawda. No, u nas akurat był taki problem, że jedna z naszych kotek miała taki problem. Tutaj wiadomo, że wtedy kota trzeba przebadać, sprawdzić, czy nie ma problemów zdrowotnych, ale czasami jest to po prostu problem behawioralny. No i tutaj są zdania podzielone, czy używać takich, powiedzmy, odstraszacze, są nawet specjalne preparaty, ja nigdy tych preparatów nie próbowałam, ale zwykły olejek cytrynowy, jeżeli, czy lawendowy, też bardzo dobrze działa. Jeżeli skropicie na przykład podłogę w tym miejscu, gdzie kot to robi, no to jest duża szansa, że kot się po prostu do tego odzwyczai. U nas tak było, że problem behawioralny był już w sumie rozwiązany, ale kot po prostu pamiętał, że tam robi, był do tego przyzwyczajony, tego zapachu jest się bardzo trudno pozbyć. Wy możecie umyć podłogę, ale kot będzie tu czuł i mówi się, że można octem umyć, domestosem, co jest średnio bezpieczne, bo domestos nie jest najlepszy dla kotów, ale nawet jak umyjecie octem, po paru dniach ten kot tam przynajmniej u nas wracał. Natomiast te olejki rozwiązały u nas sprawę, bo kot po prostu przestał tam wracać, więc może komuś pomogę w ten sposób. O, a tu są moje ulubione, nie wiem czy ten akurat, nie pamiętam go. Ten jest taki słodki. Amber Flowers, ale to są z Biedronki. Słuchajcie, ja naprawdę nie wiem, kto im robi te zapachy, ale są genialne. Dzisiaj psikałeś w sklepie, nie? Niebieskim, jak Ci się podobał? Super. Super, nie? Granatowa wersja, to są perfumy Chloe. Serio. Jest bardzo podobny. No i ten też jest w sumie bardzo ładny, to jest do 60 dni. Naturalne olejki, neutralizuje nieprzyjemność. One są generalnie jak na tą cenę najlepsze. Czy mnie psiknąłeś? Nie. Są generalnie najlepsze, więc bardzo wam polecam, jeżeli jeszcze nie miałyście. I co tu masz? Tym, co się psikną. Tym, co mnie psiknąłeś i też nie używałeś. To jest jakiś anti-fog clean do mycia szyb. No, przeciw kamieniu. Nie, antifog to jest, żeby nie lez fungi. No nie było, ale on ma też funkcję chyba przeciwkamieniowi, czy nie? Nic tu nie pisze takiego. Jakbyś mi dał, to bym mu sprawdziła. Generalnie to taki sobie był. Zużyłam, wypsikałam go. Nie ma faktycznie niedokonania. Wypsikałam go w łazience, ale czy on był antifog? Nie, w życiu. Wszystko zaraz tam, wiecie, zwłaszcza na kabinie prysznicowej. To się w ogóle średnio do tego nadaje. Ja muszę zacząć używać czegoś innego. No ten co ci... Coś mi polecałeś właśnie. Ja ostatnio mówiłam, jest taki co... Ale mi nie dałeś tego, ja nawet nie wiem, gdzie ty to trzymasz. O, tutaj jest w tej szatce. No to musisz mi dać. A co ostatnio będzie? No. To jest hydrofobowy płyn. I on jest najlepszy do szyb. Bo, znaczy, do czystych już szyb. Jak umyjecie sobie szybę, rozpylicie to i wypolerujecie tym. Ty za auta, nie? Znaczy, to jest ogólnie do szyb. Tu jest narysowane auto, bo to jest sprzedawane jako do auta, ale można to w domu spokojnie do szyby stosować. Faktycznie, pamiętam, że ty to w pierwszym denku pokazywałeś i już masz nowe. Znaczy, no bo to jest super. To powoduje, że woda, jak nawet nie robi ją się smugi, bo z wody robią się takie kropelki, szyba odpycha wodę. I takie kropelki. Muszę koniecznie tego spróbować, bo nasza kabina, no to jest tak twarda woda, tu strasznie zaraz to wygląda, ja to umyję, a tu zaraz po prostu właśnie robią się te kropelki. Czy nie? Takie...
Jeżeli chodzi o kabinę prysznicową, no to niestety tam się kąpiesz, tam bardzo dużo wody leci po tej szybie. Słuchaj, ale ja widziałam na Instagramie i na TikToku takie filmiki, są takie preparaty, że ktoś posmaruje, wiesz co, z woskiem smarują. No spróbuj. I podobno, no spróbuję tym, to dam wam znać w kolejnym denku. To dzięki za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych denkach. Cześć.